O. Witam Państwa ze Światowego Centrum Smogu. Zaryzykuję. Wrocław w ostatni weekend po raz kolejny zdobył tytuł najbardziej zanieczyszczonego miasta świata. Nie Nairobi, nie Pekin, ani nawet New Delhi. Wrocław. Jak ekipie Dutkiewicza udało się tego dokonać? Otóż proszę Państwa, lata ciężkiej pracy i zaniedbań. Miasto, które wsławiło się budową stadionu za 1 000 000 000 złotych, który stoi teraz pusty, no nie widać, w zeszłym roku zorganizowało World Games. A pewnie nawet nie wiecie, co to takiego. To igrzyska sportu, w których nikt nie chce oglądać. Ale pytanie, czy warto było na to wydać 300 milionów? No chyba tak, bo po tej imprezie został nam drugi stadion, też go nie widać. Swoją drogą, co oni mają z tymi stadionami? Przecież nawet w starożytnym Rzymie było tylko jedno koloseum. Ale w ekonomii jest taka prosta zasada, że albo rybka, albo... No, w każdym razie w tym samym czasie miasto na likwidację pieców węglowych wydało 11 milionów złotych. Czy to dużo? No to zależy, jak na to spojrzeć, bo na przykład na dofinansowanie Śląska-Wrocław wydali 10 milionów. No a to dla niezorientowanych to ta drużyna, która biega po tym pustym stadionie za 1 000 000 000 złotych, nie mylić z tym drugim stadionem za 300 milionów złotych, po którym biega drużyna futbolu amerykańskiego, zresztą też przy pustych trybunach. Ale jakie jeszcze zasługi ma magistrat na polu walki ze smogiem? Po pierwsze, wyciął 300 drzew w Parku Grabiszyńskim, a po drugie, w świeżo wyremontowanych budynkach na nowo stawia nowe piece na węgiel. Dobrze słyszycie. Najbrudniejsze miasto świata, a oni jeszcze dokładają do pieca. Tutaj, na moim osiedlu. Za te wszystkie absurdy, które doprowadziły nas na to smutne podium, przyznaję prezydentowi Dutkiewiczowi Nagrodę Truciciela Dekady do odbioru w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. Wdzięczni pacjenci na pewno docenią pańskie dokonania.